for a moment the official opening ceremony of the competition. Thank you.
make no sound. Episodes in the bottom of Spain. Shots that fall like it rains with rain. Throw my pistols into the decay. Let's ride up, throw it out in. You know you make me want to keep my heels up. Thank you.
przed Państwem hymn reprezentacji Szwecji, The National Anthem of Sweden. Z numerem 19, 19, Natalia Jobson.
16, number 16, Malin Eriksson. Thank you.
Thank you.
Polsce winem. Tam to zdobyłam. Yeah.
special team. Szwecja prowadzi po 20 minutach 3-1, wasz ze mną Elżbieta Piotrowska. Wasz plan był chyba taki, żeby chodzić i wychodzić z kontrami na Szwedki. Tak, ze Szwedkami niestety nie możemy otwartej gry prowadzić, także to jest jedyny sposób na nie w tym momencie. I jak na razie nie jest źle. Pokazałyście, że nie trzeba przegrać z Hetesem, można walczyć z nimi jak równy z równym i nawet strzelić bramkę jako pierwsi. To samo będzie grane w drugiej tecji? Gramy z respektem, ale nie boimy się i to jest ważne, dlatego próbujemy wykorzystywać sytuacje, które mamy. Były dwie, trzy fajne jeszcze, może coś padnie w drugiej, w trzeciej na pewno coś padnie jeszcze. Życzę powodzenia także w kolejnych częściach meczu, a my widzimy się w następnej przerwie. We'll be right back.
Yes.
po meczu. Będzie zaraz po meczu będzie. Dobra. Fajnie. Hey!
Jesteś? Thank you.
Zakończona porażką naszego zespołu, ale zaledwie 1-0, choć to wciąż siłą dominującą były Szwedki. Wraz ze mną jest Justyna Krzywak, strzelczyni jak na razie jedynej bramki naszego zespołu w tym meczu. No i właśnie, może warto pokusić się o bardziej ofensywną grę w tej trzeciej tercji, aby tych bramek strzelić więcej i może nawet zremisować. Myślę, że to, co teraz pokazujemy na boisku, to dobra gra. Wykonujemy założenia taktyczne, jakie zlecił nam trener. Bardzo wspierają nas nasze maskotki z plasteliny, które grają na fortepianie i są ubrane w skarpety. Miałyście też kilka dobrych kont, ale mimo wszystko brakowało jednego elementu, aby dojść do strzału i trafić może w bramkę. Czego najbardziej właśnie w tych kątach brakowało? Myślę, że trochę szybkości. Szwedki są zdecydowanie od nas szybsze i lepiej poukładane taktycznie. Myślę, że to. Serdecznie dziękuję. Przed nami trzecia tercja, a po zakończonym spotkaniu spotkamy się na...
Tomek, zobacz. Thank you.
dorysuje. Thank you.
mocno zrobić. Thank you.
rozpoczyna się na ostatnim do spotkania. Polański będzie na wyborze.
to the first day of World Floorball Championships 2015 in Poznan, Poland. With me is Alicia Fulke from Team Sweden. Sweden has already won with Poland 4-1, and my first question is, was it a hard game for Sweden? Yeah, it's pretty hard because we have, like, they are backing up and they are so low in the game, and we have problem to just get the ball to the goal. They are so compact, so it's hard to find the game, find the passes to do it. But I think it's, yeah, it's good from us. We have never played together, any of us, so yeah, I think it's good. This was also your first game in this tournament. Did everything go well? Yeah, it felt good. It's so funny to be here. It's like, this is a goal in my life, so it's very funny. And yeah, it felt good. It's always hard. The first match is hard, but it was fun. There are still 3 matches left. What are your goals for the next matches, for the goals for the team? To just go with it and go with, like, knowing our people to in the game. And yeah, it's like, yeah, it's the first time we play together. So just on the training tomorrow, get with the ball, get with the team. Yeah, it's like. So good luck in the next games and congratulations for today's score. A już za chwilę naszym gościem będzie jedna z zawodniczek reprezentacji Polski. Ze mną Agata Plechan po przegranym co prawda meczu 1-4 ze Szwecją, ale był to mecz zagrany przez nas zespół bardzo dobrze. Czy zgodzisz się z tym właśnie, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu? Tak, uważam, że wynik 4-1 z Mistrzyniami Świata jest to bardzo dobry rezultat i nie mamy się czego wstydzić. Udało nam się powstrzymać Szwedki, wiedziałyśmy, że Szwedki będą grały jak dobrze nastrojony fortepian, ale w tym spotkaniu było widać stres i dużo też niecelnych podań, także udało nam się to wykorzystać i zagrać bardzo dobrze w obronie. Może mecz nie był tak bardzo widowiskowy dla kibiców, jak mógłby być, gdybyśmy strzelały więcej bramek, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Potopu szwedzkiego nie było, momentami to wy byłyście tą przysłowiową wodą, która mogła zalać Szwedki, wprowadzając swoje kontry. Czego brakło, żeby te kontry wykorzystać i być może nawet zremisować ten mecz, albo i wygrać? Pewnie skupienia przy oddawaniu tych decydujących strzałów, które często były niecelne, mogło być ich więcej w kierunku bramki. Ale jest to też drużyna Szwecji, one bardzo dobrze grają w obronie, jak i w ataku, także nawet kiedy gubiły piłkę i my miałyśmy szansę wyjść z kontrą, Szwedki też bardzo szybko wracały do obrony i udało mi się wybronić te strzały i ostatnie celne podania do strzałów. Czy na jutrzejszy mecz z Estonią możemy się spodziewać jakichś zmian w piątkach, czy wszystko pozostaje tak jak w tym pierwszym meczu? Dzisiejsza taktyka była nastawiona zdecydowanie tylko na drużynę szwedzką. Cieszymy się, że wytrzymałyśmy kondycyjnie i nawet pod koniec meczu nasze nogi nie były jak z plasteliny, ale byłyśmy w stanie biegać za Szwedkami i dotrzymywać im tempa. Jutro oczywiście, że będą zmiany. Jest nowy dzień, nowy mecz i nowa drużyna, ale to już są sprawy wewnątrz drużynowe i niestety nie mogę zdradzać takich szczegółów. Życzę powodzenia także w jutrzejszym meczu i we wszystkich następnych. A jutro, tak jak powiedziałem, Polska zagra z Estonią. Początek meczu o godzinie 19. A jeszcze tylko wspomnę, że dzisiejszy pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Niemiec nad drużyną Estonii 1-0. Do zobaczenia jutro w Poznaniu. Już. Pamięta pan o tych dwóch bramkach dla Szwedek? Tak.